Panie Edyto, bardzo mi miło, że możemy się znowu zobaczyć, szczególnie, że okoliczności są bardzo fantastyczne, bo chodzi o promocję singla Król na Big Brotherze. Ja zacznę przewrotnie, bo nie od pytania od siebie, ale pytania od fanów. Czytam fora i dowiedziałem się, że oni są absolutnie ciekawi, czy do Króla wyjdzie teledysk i czy jest szansa, że Król trafi na płytę. No, nie wiem, ile mogę zdradzić. Nie ma dzisiaj ze mną Gromiego, więc tak właściwie powinnam się skonsultować z nim wspólnie, powinniśmy tę decyzję podjąć wspólnie, więc chyba nie mogę jeszcze tego powiedzieć, bo jednak jesteśmy w tym utworze duetem. Dzisiaj musieliśmy się podzielić, ale chyba muszę zdecydować wspólnie z nim, czy ujawniamy ważną bardzo informację, więc na razie jeszcze niestety proszę mi wybaczyć, zachowam to w tajemnicy. Ale na pewno będzie to gdzieś w mediach, w social media, podamy to. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że takie projekty są bardzo trudne, że często też jest ciężko dokończyć, ale czy gdyby decyzja należała do Pani, to czy Pani ma w głowie taki obrazek, który mógłby pięknie pokazać ten cały utwór, tak ważny dla Pani? No i tutaj jest podchwytliwe pytanie, no bo bym musiała dużo rzeczy zdradzić. Ale powiem może tak troszeczkę od tyłu, to znaczy jak powstał ten utwór, to ja się zastanawiałam, jaki powinien być obraz. Potem jak ludzie przyjęli do serca ten utwór i okazują to codziennie, za co bardzo dziękuję. I mamy 2 miliony oglądalności już teraz na YouTube. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo za to dziękuję. To się tak zastanawiam, jaki powinien być to klip, żeby dorównał temperaturą do warstwy muzycznej. I fani nam dali bardzo trudne zadanie, to muszę powiedzieć, bo nie spodziewaliśmy się, że utwór będzie tak przyjęty, no bo teraz jak to zrobić, żeby tego nie popsuć, nie? Nie.